wspomniał pan, że ta granica buntu została przekroczona. To w takim razie przed jakimi wyzwaniami stoi w tej chwili Francja? Bo skoro teraz przekroczono tą granicę, to czy przy kolejnym takim wydarzeniu ta granica nie zostanie przekroczona jeszcze bardziej? No, tego nie można wykluczyć. Tego oczywiście wykluczyć nie można. Ale należy, myślę, popatrzeć na to, co w międzyczasie sami Francuzi w swojej własnej polityce edukacyjnej i polityce zadbania o to, aby w tych środowiskach, które rozwijały się w związku z w przeszłości prowadzoną polityką imigracyjną, żeby ci młodzi francuscy obywatele czuli się członkami społeczności francuskiej niewykluczeni. A żeby mogli się w tej sprawie tak właśnie poczuć, no jest potrzebna daleko idąca, intensywna i najprawdopodobniej nie zawsze realizowalna polityka społeczna i edukacyjna adresowana do tych środowisk. To łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. No więc to będzie i to już jest i było zawsze wielkim wyzwaniem dla społeczności francuskich polityków, którzy nie wszyscy w chwili obecnej zachowywali się tak, jak należy. Lewica na przykład bardzo mocno podżegała społecznie do okazywania protestów z tego powodu, że jej zdaniem spora część dzieci czy wnuków imigrantów nie poczuła się należycie w nowym społeczeństwie, w którym mieszka, w którym żyje i w którym mogłaby pracować, a nie wszyscy pracowali ze względu na sytuację, którą mamy, prawda? No więc to jest wielkie wyzwanie dla rządu francuskiego, dla prezydenta i jego partii, ale również wielkie wyzwanie dla opozycji francuskiej i w tej dziedzinie i opozycja z lewej i z prawej strony sceny politycznej, tak samo jak i rząd, winna jednak zrobić pewnie więcej, aby te środowiska, których fragmentarycznie niektórzy dość brutalnie protestowali w wyniku następstwa tego dramatycznego zdarzenia, więc zastrzelenia jednego z ich współobywateli, tak żeby oni uznali, że jest dla nich miejsce, że jest to miejsce, w którym mogą realizować swoją francuską tożsamość, na którą się zdecydowali, osiadając we Francji, kształcąc się w tym państwie i w ogromnej większości, to trzeba podkreślić, włączając się w sposób pozytywny i konstruktywny ze swoimi karierami zawodowymi w życie społeczne Francuzek i Francuzów. Na pomoc dla policjanta, który został oskarżony o zabicie 17-latka, zebrano 1 000 000 euro. Natomiast na pomoc dla rodziny zabitego 17-latka zebrano 200 000 euro. O czym to świadczy? Tutaj pokazuje to chyba pewną różnicę w podejściu do tego, co się wydarzyło. No, jak najbardziej. Ja rozmawiałem z oględnym członkiem rodziny mojej żony, który we Francji mieszkał i zajmuje się handlem i kupnem i który ze względu na swoje kontakty krążące po Francji ma też kontakty z tamtejszą policją. Parokrotnie jeździł też jak szaleniec i go tam złapała policja, jakieś drobne kary dostał, więc relacjonował mi, jakie są nastroje w policji francuskiej. No więc są one napięte i pokazują, że Francuzi się solidaryzują z tym policjantem, który źle być może, niezgodnie z procedurami broni użył, ale mówią, gdyby to się nie wydarzyło, to ten chłopak jadąc samochodem dokonałby paru zabójstw, tym bardziej, że kiedy wyrwał się po raz pierwszy policjantom, kiedy go zastopowali, zagroził życiu jakiemuś przechodniowi, jeszcze komuś tam, który chciał przejść przez przejście dla pieszych. Poza tym ciągle otwartą jest sprawą i niewyjaśnioną, skąd w rękach chłopaka, który jechał, podkreślmy to, bez prawa jazdy, bo go nie ma, znalazł się Mercedes klasy A na polskich znakach rejestracyjnych. Na pewno nie dostał go od polskiego bezdomnego, tego samego, który księdzu dyrektorowi z Torunia oferował też dużego Mercedesa. No więc pytanie trzeba by wyjaśnić, skąd on miał ten samochód. A pierwsza próba wyjaśnienia, że był to, że go pożyczył, to jest oczywiście bójda na resorach. Żadnego samochodu na polskiej rejestracji nikt we Francji mu nie wypożyczy z wypożyczalni samochodów, tym bardziej jak nie ma prawa jazdy, które trzeba okazać po to, żeby otrzymać samochód. Więc nie chcę stawiać hipotez, być może go porwał komuś, kto go zostawił niezamknięty, jakiemuś by może turyście z Polski i łamiąc przepisy wyleciał na ulicę. W związku z tym w takich okolicznościach Francuzi czują się, rozumieją reakcję policjanta, który w momencie, kiedy po raz drugi
potencjalny przestępca odpala samochód i może narobić nieszczęścia, palec mu zadrgał, no i niestety spowodował zabójstwo. No więc jest musimy już daleki kończyć. Od oceny w tej chwili, to wykaże śledztwo, które jest prowadzone. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Byrd, były ambasador we Francji i w Niemczech. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.